Stacja 12. Śmierć Chrystusa na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Każdego dnia możemy cierpliwie znosić przeciwności czy chorobę, czegoś sobie odmówić lub przyjąć małe umartwienia. Wszystko jako zadośćuczynienie boskiemu sercu za grzechy popełnione nieustannie w świecie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Króla wznoszą się znamiona, tak ostrzem srogim, łucznicowu Bóg przeszywa. Aby nas pojednać z Bogiem, krwią i wodą hojnie spływa. Już się spełnia wieczne słowo, pieśni, co ją Dawid śpiewa. Głośną na świat nowy mową, oto Bóg królował z drzewa. Stacja 13. Zdjęcie Chrystusa z krzyża. Jeżeli też nie naśladować, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna Boga tajemnica. Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz nie naśladować, to jest mój krzyż na każdy. Zachowaj je na życie wieczne. Któryś za nas cierpiał rany, pochód krew Jezusa ciecze. Ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Ta sama krew cię zrobiła, która nas z grzechów odmyła. Ta sama krew cię zrobiła, która nas z grzechów odmyła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Ekscelencjo, księżacz biskupie Sławoju Leszku. Witamy Cię z wielką radością tu pod krzyżem, który jest znakiem naszej wiary. Znakiem wiary ludu katolickiego. Chcemy wyrazić wielką wdzięczność, że jesteś tutaj obecny i prosić Cię o poświęcenie tego krzyża. Witam serdecznie kapłanów tutaj zgromadzonych. To powitanie składam na ręce księdza dziekana Włodzimierza. Witam przedstawicieli władz, witam pana wójta, witam pana przewodniczącego Rady Miasta, pana burmistrza i też witam pana radnego, pana Leszka i też panią Sołtys bardzo serdecznie, wszystkich tutaj zebranych. Księżac biskupie, serdecznie prosimy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
najpierw oddamy cześć Świętemu Krzyżowi, zanim go poświęcimy, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I tyś, która współcierpiała. Mama to bolesna, krzyczy się za nami. Niech Pan będzie w sercu i na wargach Twoich, abyś godnie głosił Jego świętą Ewangelię. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcząc go rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam Ci, dziś będzie ze mną w raju. Oto słowo Pańskie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, spójrz na nas z wysokości Twego krzyża i miej litość dla nas grzeszników. Twoja cierpliwa dobroć nie zna granic i podtrzymuje naszą nadzieję zbawienia. Przebacz nam naszą marność, grzeszność, abyśmy oczyszczeni Twą cenną krwią mogli dawać świadectwo i opiewać naszym życiem cudowność Twojej miłości w Kościele i świecie. Ożyw naszą wiarę w Ciebie, nadzieję i miłość. I uczyń z nas żywą Ewangelię. Racz pobłogosławić ten krzyż. Niech ten święty znak naszej wiary, który wznieśliśmy w tym miejscu, przypomina nam i wszystkim, którzy tą drogą będą zmierzać do celu o wielkiej Twojej miłości, która wyraziła się w ofierze krzyża i Twego chwalebnego zmartwychwstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Niech zdejmę krzyża z mojej ściany. Nie
gromadząc się u stóp Chrystusowego krzyża, zanieśmy do Boga nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby przeżywając okres Wielkiego Postu, oczyszczał się i w życiu Chrystusa widział jedyne źródło zbawienia i łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Sławoja Leszka, aby Bóg za ich apostolskie i pasterskie posługiwanie darzył zdrowiem i szczególnym błogosławieństwem dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy Chrystusowy krzyż znieważają, aby Chrystus dotknął ich serca swoją wielką i przebaczającą miłością i pobudził do nawrócenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy poprzez swoją życzliwość i serca tłumaczą wiarę, przyczynili się do zniesienia tego krzyża, aby za każdy gest dobroci i świadectwa wiary cieszyli się szczególnym błogosławieństwem ukrzyżowanej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za świętej pamięci księdza kanonika Tadeusza Semmeringa, szóstą rocznicę śmierci, zmarłych budowniczych i ofiarodawców parafii, aby miłosierny Pan przyjął ich do swojej chwały w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy jako lud kaszubski zawsze byli wierni Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij zaniesione przez nas pokorą prośby przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Księże arcybiskupie, księże proboszczu, szanowni państwo, kiedy padła propozycja, żeby tu w tym miejscu powstał krzyż, z proboszczem przyjechaliśmy, patrzymy, a tu znajdują się w tle reklamy, tak jak w tej chwili jest to popularne, w miejscach ważnych, na skrzyżowaniach, pełno tych reklam było. Ja nic nie mówiłem, tylko płot na mnie wystąpił, ale po krótkiej zastanowieniu padła decyzja zlikwidowania wszystkiego. Powstał tylko ten krzyż, który mi osobiście bardzo się podoba i myślę, że ten krzyż spełni moją funkcję tu w tym miejscu. To miejsce to jest bardzo blisko drogi, którą przyjeżdżają tysiące, a może miliony ludzi, nie tylko mieszkańców tego terenu, ale też Czasowicze. Jest to miejsce, gdzie parę, kilkanaście metrów dalej, może kilkaset, zginęło wiele osób w wypadkach samochodowych i też mieszkańców tutaj Rekowa Górnego. Księże arcybiskupie, ta Twoja decyzja, myślę, że jest jak najbardziej była trafna, jeżeli można w ogóle to oceniać. Ja jestem dumny z tego, że ten krzyż, skromny krzyż tu powstał, jak wspomniałem, mi on się podoba. I myślę, że ten krzyż na wieki będzie tu stał, na pamiątkę męki, śmierci Chrystusa, a także jako brama naszego zbawienia. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, w kończącym się okresie Wielkiego Postu, kiedy powoli będziemy wchodzić w świętą liturgię Wielkiego Tygodnia, uczestniczymy w pięknej chwili poświęcenia tego przydrożnego krzyża. To Ty, Ojcze, w czasie swojego pobytu na odpuście ku czci świętego Huberta wskazałeś na potrzebę zniesienia krzyża w tym miejscu, obok którego każdego roku tysiące naszych rodaków z całej ojczyzny udają się na wypoczynek nad Polskie Morze. Krzyż ten staje się wyrazem wiary kaszubskiego ludu, gospodarzy tej ziemi, który zawsze był wierny Bogu, krzyżowi i Kościołowi i taki chce pozostać. Dlatego wyrażamy naszą wdzięczność Tobie, księże arcybiskupie, za Twoją obecność
inicjatywę oraz poświęcenie, na które oczekiwaliśmy z wielką radością. Niech Chrystus ukrzyżowany, który spogląda na nas z wysokości tego krzyża, darzy Ciebie szczególnym błogosławieństwem i zdrowiem dla dobra wspólnoty Kościoła Gdańskiego. Szczęść Boże! Krótko tylko, tak. Księże arcybiskupie, pragnę wyrazić wielką wdzięczność z Twojej obecności i tego, że poświęciłeś ten krzyż. Niech będzie znakiem naszej wiary, oddania i miłości Chrystusowi. A Ciebie, księże arcybiskupie, niech miłosierny Ojciec darzy wszelkimi potrzebnymi łaskami i dużo zdrowia życzy. Dziękuję przede wszystkim Wam, którzy tu jesteście, i księżom, i przedstawicielom władz samorządowych, bo jak jest i burmistrz, i wójt, i przewodniczący, i sołtys. Gdzie jest sołtys? A to Pani przemawia i śpiewa na dodatek jeszcze. Tak, dziękujemy Pani. No to na Pani spoczywa obowiązek utrzymania kwiatów, porządku, skoszenia trawy. Też, tak. Moi drodzy, stawiane są wielkie budowle, wszystko się rozwija, szczególnie w rejonie Redy, Rekowa, Pucka i tak dalej. O, proszę zobaczyć, jakie gmaszysko wyrosło na tle lasu, a jeszcze ile tutaj różnych powstanie. Ale musi być krzyż, bo to są Kaszuby. My trzymamy z Błygiem. I jak tu na skrzyżowaniu dróg, i jeszcze takich dróg ważnych, żeby nie było krzyża. I dlatego też musi być krzyż, który otwiera swoje ramiona na ludzi, którzy w tą stronę jadą, inną, i przypomina, że ta ziemia święta jest i trzeba zdjąć obuwie, żeby po niej chodzić. Jesteśmy w okresie męki pańskiej. Mamy za sobą niedzielę pasyjną, przed nami niedziela palmowa i Wielki Tydzień, Święty Tydzień, Hebdomadasangha. Za tydzień będziemy, ja też wezmę udział w Drodze Krzyżowej w Gdańsku na Górze Gradowej. To w 997 Gdańsk przyjął chrzest i tę ziemię. I tu był święty Wojciech. I na milenium tego wydarzenia w 1997 roku, co prawda Gdańsk nie zdobył się na pomnik świętego Wojciecha, bo nie ma go, ale przynajmniej stanął krzyż na Górze Gradowej i daje świadectwo, że ta ziemia jest chrześcijańska. Dla przyjeżdżających ludów i narodów, bo teraz ludzie jeżdżą, latają, podróżują, spacerują, chodzą i tak dalej. I dlatego też zostaje znak naszej wiary. I jeszcze jedna myśl. Zbliża się 10. rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 2 kwietnia, za parę dni praktycznie. I pamiętamy Wielki Piątek, kiedy odbywała się Droga Krzyżowa w Koloseum, transmitowana przez Mondowizję, a w kaplicy nie mógł już Ojciec Święty wziąć udziału w tej Drodze Krzyżowej. Trzymał w rękach krzyż, tulił go do ramion. To był wzruszający przekaz adoracji krzyża przez Ojca Świętego przed samą śmiercią. I moi drodzy, Ave Crux Spes Mea. Witaj krzyżu, nadziejo nasza. Dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia tego krzyża. Dziękuję za tą decyzję. Reklam jest dość duża, za duża i w miastach, i po wsiach teraz. Niech tu na tym krzyżowym.
ukrzyżowaniu będzie znak waszej wiary. Tym akcentem kończę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I oddawajmy cześć świętemu krzyżowi. Dziękuję za te kwiaty, pani Sotys za przemówienie i panu przewodniczącemu okrojowi. Udzielę teraz błogosławieństwa w imię Trójcy Świętej. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. I życzę dobrego przeżycia tej końcówki Wielkiego Postu roku 2015. Na krzyżu jest data 2014 rok, niech to upamiętnia. No i tu zdaje się pisze rekowo górne. No to trzeba jeszcze nasycić potem kolorem, blaskami, żeby z daleka było widziane. A pan może wyłączyć już ten mikrofon i będziemy mieli spokój. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia, jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat. Przez